W niedzielę Chrztu Pańskiego Kościół katolicki wspomina chrzest Jezusa w Jordanie. A my przy okazji przyjrzeliśmy się statystykom chrzcin i najbardziej popularnym obecnie imionom. Okazuje się, że chłopcy najczęściej chrzczeni są imieniem Nikodem. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczne obchody świąt Bożego Narodzenia. Stajemy razem z Chrystusem nad Jordanem i razem z Nim słyszymy to ważne przesłanie. Ty jesteś moja córka, Ty jesteś mój syn. Od momentu sakramentu Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy włączeni w Kościół Boży i od momentu sakramentu Chrztu Świętego wszyscy niesiemy w sobie tą nadzieję, do której Pan Bóg powołał każdą i każdego z nas i o tym zawsze musimy pamiętać. To jest właśnie ta wielka radość Kościoła. W 2022 roku, bo za zeszłe nie ma jeszcze oficjalnych danych, sakrament Chrztu udzielono w całej Polsce ponad 302 tysiącom osób. To 4% mniej niż w roku poprzednim. Spadek wynika z mniejszej liczby urodzeń, ale też z rezygnacji wielu rodziców z religijnych wychowania potomstwa. W parafii błogosławionego Czesława w Opolu w zeszłym roku zostało ochrzczonych ponad 120 dzieci. Jakie imiona są teraz na topie? Wracają nasze polskie imiona, tak mi się wydaje. Czyli Staś, Katarzyna, Zosia, Franciszek, bardzo często Karol, myślę. Ale nie ma Ireneuszów, Wojciechów, jeszcze takie imiona, których nie mam, Arturów. Też nie ma, mam koleżanki, które pracują w przedszkolach i tam takich imion niestety polskich. Dorotek, ja mam na imię Dorota, a Dorotek w ogóle nie ma. W czołówce najczęściej nadawanych w Polsce w 2023 roku imion uplasowały się. W przypadku dziewczynek Zofia, Zuzanna, Laura, Hanna i Maja. Chłopców najczęściej nazywano imieniem Nikodem. Otrzymało je 3317 chłopców. Potem byli Antoni, Jan, Aleksander i Franciszek. Z wybranym przez rodziców imieniem dziecko będzie utożsamiać się przez całe życie. Warto zatem sprawdzić jego znaczenie i nie kierować się aktualną modą. Hanna Honisz, Kurier Opolski.